Dzień dobry, Szanowni Państwo. Otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie. Informuję, że nasze obrady są transmitowane, utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozostanie na sali obrad jest domniemaną zgodą na dokonanie transmisji i rejestracji. Witam na dzisiejszej sesji pana burmistrza Dawida Chrobaka, panią Urszulę Nowak, skarbnika gminy, pana Janusza Krzyżaka, sekretarza gminy, panią Agnieszkę Kusiak, panią Magdę Jaszkiewicz, przepraszam, panią Paulinę Byczek, panią Katarzynę Piotrek, tak? Piątek, przepraszam, ale jestem słabo oswojona z nazwiskami, ta maseczka jeszcze dodatkowo utrudnia. I bardzo przepraszam pani dyrektor, pani wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, panią Irenę Kusion. Witam wszystkie panie i panów radnych. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Na liście podpisanych 15 radnych, więc nasze obrady są prawomocne i przedstawię porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu nr 34/2021. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A, zmiany uchwały nr 32/234/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Zakliczyn na rok 2021. Podpunkt B, zmiany uchwały nr 32/235/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyn. Podpunkt C, wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Paleśnica. Podpunkt D, wyrażenie zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Charzewice. Podpunkt E, przyjęcie rezolucji Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Podpunkt F, uchylenie uchwały w sprawie wzniesienia do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakliczyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakliczynie, wadium niepieniężnego aportu, w tym nieruchomości położonej w Lusławicach, oznaczonej jako działka nr 473/5 na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziału w tym kapitale. Podpunkt G, współfinansowania budowy przyłączy kanalizacji oraz przyłączy wodociągowych w ramach realizowanej przez gminę inwestycji dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uwzględniających osiągnięcie efektu. Podpunkt H, wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej Małopolska Spółka z o.o. Punkt siódmy, sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020. Punkt ósmy, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Punkt dziewiąty, informacja z realizacji uchwał. Punkt dziesiąty, wolne wnioski i bieżące informacje. Punkt jedenasty, odpowiedzi na wolne wnioski. Punkt dwanaście, zakończenie obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie ma. Proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Proszę nacisnąć przycisk. Za 15 osób jednogłośnie. Dziękuję bardzo i przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu nr 34/2021. Protokół przesłany na adresy mailowe państwa radnych jest również do wglądu w wersji pisemnej. Czy ktoś z państwa ma uwagi do protokołu? Nie ma. Proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu nr 34/2021? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Proszę nacisnąć przycisk. Za 15 osób jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. I proszę o zabranie głosu burmistrza pana Dawida Chrobaka. Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałem przedstawić sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 26 lutego, czyli od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego.
26 lutego spotkanie z wicewojewodą panem Ryszardem Pagaczem, jak również spotkanie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Tarnowie, tutaj dotyczące między innymi zmian w studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Zakliczyn. 27 lutego udział w jubileuszu 100. rocznicy urodzin pani Józefy Zolszowej, bardzo miła uroczystość, 100-latka. To była uroczystość tutaj kościelna, również w imieniu pana premiera, pana wojewody, w imieniu samorządu gminy przekazaliśmy najserdeczniejsze życzenia i kolejnych wielu lat życia. 1 marca uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tutaj msza święta w parafii świętego Idziego i złożenie wiązanek na cmentarzu na grobie majora Jana Dubaniowskiego Salwy oraz na pomniku w Rudzie Kameralnej. I w tym samym dniu udział w konferencji takiej ogólnej dotyczącej strategii rozwoju gminy. 2 marca Zgromadzenie Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. 4 webinarium dotyczące strategii rozwoju gminy, konferencja, w której uczestniczyli tutaj przedstawiciele mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek w kontekście właśnie rozwoju, strategii rozwoju gminy Zakliczyn na kolejny okres, czyli od 2021 do 2030 roku. I w tym samym dniu takie uroczyste otwarcie pracowni do nauki zawodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie. 6 czerwca spotkanie w Domu Kultury w Bochni z udziałem pana wicepremiera Jarosława Gowina i podpisanie porozumień w sprawie społecznej inicjatywy mieszkaniowej Małopolska. 10 marca Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego Małopolski, telekonferencja. 11 marca również telekonferencja z Zarządem Dróg Wojewódzkich w kontekście przebiegu tutaj rozwiązań projektowych przy projektowanym chodniku tutaj z Zawady Landskorońskiej do Melsztyna. 12 podpisanie umowy na wykup działki pod przepompownię w Charzywicach. Udało się sfinalizować ostatecznie to zadanie i będziemy mogli przeprojektowywać przebieg sieci, tak aby właśnie wykonać tam przepompownię, wieże ciśnień do zasilania Zawady, Roztoki, Charzewic w wodę. Melsztyna. 15 marca odbiór promesy pana marszałka województwa na zakup komputerów i laptopów do szkół. Przypomnę, że było to blisko 75 tysięcy złotych. 16 marca spotkanie z panem wójtem gminy Trzciana, panem Cezarem Stawarzem. 18 marca spotkanie w sprawie drogi gminnej w miejscowości z mieszkańcami miejscowości Kończyska, z mieszkańcami, którzy mają posesję przy jednej z dróg w Kończyskach. 19 spotkanie z panem posłem Piotrem Sakiem, panem wójtem Grzegorzem Koziołem i panem wójtem Józefem Knapikiem, takich ogólnych spraw tutaj dotyczących działań wspólnie realizowanych. 22 marca spotkanie, posiedzenie Komisji Finansów Rady Miejskiej w Zakliczynie. 23 marca spotkanie z kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich, panie Markiem Wieczorkiem, tutaj z rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie. No, zaplanowaliśmy pewne działania związane z bieżącym remontem na terenie gminy Zakliczyn. Zobaczymy, ile uda się tych zadań wykonać, ale to będą zadania oczywiście finansowane ze środków zarządu. Mówię o bieżących remontach nawierzchni na terenie gminy Zakliczyn czy drogach wojewódzkich. 24 spotkanie z panem wicewojewodą Ryszardem Pagaczem, panią dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Krakowa, z panią Moniką Bogdanowską i z panią kierownik delegatury w Tarnowie, panią Pauliną Barą, dotyczącą właśnie realizacji zadań tutaj na terenie gminy Zakliczyn. Między innymi chodziło o rewitalizację rynku, odbudowę, również odbudowę zamku Melsztynie i ogólnie rozmawialiśmy tutaj o całej sytuacji właśnie związanej z realizacją przedsięwzięć, wspólnych przedsięwzięć. 25 marca, czyli wczoraj, uroczystość, uroczysta msza święta, uroczystość 400-lecia prowincji ojców franciszkanów, reformatów. Tutaj w Zakliczynie miała taka uroczystość miejsce. Dziękuję. Czy państwo macie pytania w tym zakresie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zapytać pana burmistrza? Nie. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. I przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych złożone na piśmie. Czy ktoś z państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie ma. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany uchwały nr 32 przez 234 przez 2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Zakliczyn na rok 2021. I bardzo proszę o zabranie głosu skarbnika gminy panią Urszulę Nowak.
Szanowni Państwo, dzisiejsze zmiany budżetu polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 356 497 zł i 90 groszy. Natomiast wydatki budżetu zwiększamy o 1 659 505 zł i 74 grosze. Dokonuje się również zmian przychodów budżetu na rok bieżący. Jest to kwota zwiększenia 1 303 007 zł i 84 grosze. I na te przychody składają się wolne środki, które zwiększamy o kwotę 1 200 000 do kwoty 1 306 249 zł i 44 grosze oraz zwiększamy przychody o kwotę 103 007 zł i 84 grosze z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Budżet po tych zmianach wynosi dochody, jest to 65 milionów 8 074 zł i 6 groszy. Wydatki jest to kwota 76 milionów 484 968 zł i 55 groszy. Przychody budżetu tutaj się zmieniły też. Jest to kwota w tym momencie 13 milionów 276 275 zł i 36 groszy. Rozchody niezmienne. Kwota 1 799 380 zł i 87 groszy. Dokonujemy zmiany załącznika nr 3, czyli wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały. Dokonujemy zmiany załącznika nr 4, czyli przychodów i rozchodów na rok 2021, który otrzymuje brzmienie nr 4 do załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Dokonujemy również zmiany załącznika nr 5, czyli dochodów z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i ten załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały. Oprócz tego, proszę Państwa, dokonujemy jeszcze zmian załącznika nr 10, czyli zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały. Dokonujemy zmian zapisów paragrafu 3 uchwały budżetowej, tej pierwotnej z 29 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie. Paragraf 3, punkt 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 476 894 zł i 49 groszy, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Jest to kwota 6 356 875 zł i 84 grosze. Podpunkt drugi. Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków jest to kwota 546 080 zł i 2 grosze. Podpunkt trzeci. Przychodami ze spłaty pożyczek udzielanych ze środków budżetu gminy w kwocie 73 456 zł. Podpunkt 4. Przychodami zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 194 233 zł i 19 groszy i podpunkt 5 oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i jest to kwota 1 306 249 zł i 44 grosze. Ustęp drugi tegoż paragrafu ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 276 275 zł i 36 groszy oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 799 380 zł i 87 groszy. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2021 roku. Jest to kwota 4 968 1614 zł i 6 groszy, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu idzie kwota 3 194 233 zł i 19 groszy oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1 774 380
złotych i 87 groszy. Punkt 4 paragrafu upoważnia się burmistrza miasta i gminy do zaciągania zobowiązań określonych w ustępie 1. W paragrafie 5 mówi się, że dokonuje się również zmiany załącznika nr 12, czyli planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego, to jest zakładu usług komunalnych w zaklicznie na rok 2021, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do uchwały. I kolejne paragrafy mówią, że wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. I w takim telegraficznym skrócie już nie będę czytać działów, rozdziałów, tylko przedstawię Państwu, jak wygląda zmiana dochodów, a później wydatków. Zwiększamy dochody o kwotę 169 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to ewidencji ludności, dotacja otrzymana z budżetu państwa. O kwotę 10 242,78 zł zwiększamy dotację również na zadanie realizowane ze środków unijnych. Jest to zadanie pod nazwą Aktywni Seniorzy w Cyfrowym Zakliczynie. 15 tysięcy złotych wprowadzamy dochody na taką wartość właśnie z tytułu planowanych do pozyskania budżetu środków z tak zwanej renty planistycznej w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy, dla miejscowości Zakliczyn. Teraz proszę Państwa mamy zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 44 028 zł, a jest to po ostatecznym naliczeniu subwencji oświatowej na rok 2021 dla naszej gminy. O taką wartość mamy zmniejszoną subwencję oświatową. O kwotę 41 188 zł zwiększamy dotację i ta dotacja dotyczy wychowania przedszkolnego i właśnie o taką kwotę zarówno stronę dochodową, jak i wydatkową będzie zwiększana. Teraz kwotę 14 400 wprowadzamy tytułem pozyskania środków, jakie planujemy pozyskać z budżetu państwa z przeznaczeniem na transport osób, które są szczepione w zakresie wirusa SARS-CoV-2 oraz na organizację informacji o punktach szczepień. Teraz kwotę 14 048 zł są, wprowadzamy też takie środki do budżetu. Są to środki na realizację programu Wspieraj Seniora. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i właśnie do końca marca ma być zakończone. Teraz wprowadzamy kwotę 35 478 zł i 12 groszy tytułem nadwyżki środków obrotowych, co jest to nadwyżka środków obrotowych wypracowana w 2000 roku przez Zakład Usług Komunalnych. I jeszcze wprowadzamy dochody majątkowe na kwotę 270 tysięcy złotych. Są to środki, jakie otrzymujemy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacja z budżetu państwa na kontynuację remontu ruin na zamku na Mylsztynie. I to właśnie tak jak w sentencji uchwały, proszę Państwa, że dochody wzrosły nam realnie o kwotę 356 497 zł i 90 groszy. To by była strona dochodowa, natomiast strona wydatkowa. Po stronie wydatków zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Pierwszym zadaniem w wysokości 10 tysięcy złotych jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej przebiegającej przez miejscowości Zakliczyn, Zdonia, Wola Struska i Stróże. Zadanie to, proszę Państwa, również proponujemy, żeby było ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ sam cykl opracowania takiej dokumentacji to przynajmniej 2-3 lata, w związku z tym w tym roku kwota 10 tysięcy złotych, natomiast pozostała kwota idzie do wieloletniej prognozy finansowej. Kwotę 10 tysięcy złotych przeznaczamy na opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci wodociągowej przebiegającej przez miejscowość Zakliczyn i Wesołów. Teraz przechodzimy do transportu. Na drogach wojewódzkich wprowadzamy wydatki majątkowe na kwotę 9 tysięcy złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla samorządu województwa na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa przejść dla pieszych, doświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Paleśnica. Na nasze drogi gminne przeznaczamy wydatki bieżące w kwocie 110 tysięcy złotych i tutaj te środki w 90%, proszę Państwa, będą przeznaczone na koszty związane z opłaceniem zimowego utrzymania, czyli na koszty odśnieżania.
Natomiast wydatki majątkowe na naszych drogach gminnych zwiększamy o kwotę 283 378 zł z przeznaczeniem na asfaltowanie dróg gminnych. I tutaj miejscowość Lusławice zwiększenie 32 108, Ruda Kameralna 82 657, Wróblowice zwiększenie 29 007 zł, Wesołów zwiększenie o kwotę 85 409 zł, Stróże zwiększenie o kwotę 24 922 zł i Borowa zwiększenie o kwotę 29 275 zł. Teraz przechodzimy do naszych również dróg, tylko że dróg wewnętrznych, i na drogach wewnętrznych zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 623 622 zł, również z przeznaczeniem na asfaltowanie dróg w sołectwach, i dotyczy to miejscowości Kończyska, kwota 64 004 zł, Lusławice 25 092 zł, Harzewice 34 983 zł, Gwoździec 75 435 zł, Zdonia na dwie drogi zwiększenie 59 271 zł, Olszowa 77 844 zł, Dzierżaniny kwota 54 003 zł, Melsztyn 32 805 zł, Wesołów zwiększenie 31 854 zł, Zawada Landskorońska 42 528 zł, Ruda Kameralna 21 762 zł, Faściszowa 60 054 zł, Roztoka 22 782 zł i miejscowość jeszcze Jamna, kwota 20 905 zł. Łącznie, proszę Państwa, zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie asfaltowania jest to kwota 907 tysięcy złotych, i te środki przeznaczone są do zadań, które sołectwa wytypowały w ramach Funduszu Sołeckiego. Teraz jesteśmy przy planach zagospodarowania przestrzennego i tutaj zwiększamy kwotę 15 tysięcy złotych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zlecanie zadań w zakresie oszacowania wzrostu wartości działek w związku właśnie z tym planem zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia tej opłaty planistycznej. Na prace geodezyjne zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziałów i regulacji stanu mienia komunalnego gminy. Teraz przechodzimy do działu administracyjnego i tutaj zwiększamy na Urzędzie Wojewódzkim kwotę 169 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu właśnie ewidencji ludności. To po stronie dochodów otrzymaliśmy w takiej samej wysokości dotację. Natomiast na Urzędzie Gminy zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zwiększone koszty działalności Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Na promocję gminy zwiększamy kwotę 10 213 zł i 28 groszy. Natomiast na pozostałą działalność w zakresie zadania aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie wprowadzamy wydatki bieżące w wysokości 12 259 zł i 62 grosze. Ponad 10 tysięcy złotych tych środków pochodzi właśnie z dotacji, która została przywrócona nam, którą oddaliśmy w roku 2020. Teraz jesteśmy przy szkolnictwie i tutaj na szkoły podstawowe wprowadzamy wydatki majątkowe na wartość 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej w Stróżach. Natomiast na oddziały zerowe wprowadzamy wydatki bieżące w wysokości 41 188 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wychowania przedszkolnego. W takiej wysokości otrzymaliśmy dotację zwiększoną z budżetu państwa na realizację tych zadań, więc w takiej samej wysokości wprowadzamy te środki po stronie wydatków. Teraz przy działalności związanej z ochroną zdrowia. Na profilaktykę przeciw uzależnieniom wprowadzamy kwotę 103 007 zł 84 grosze. Są to środki właśnie tak jak przy przychodach tłumaczyłam, że są to środki, które zostały przywrócone na tą działalność w zakresie ponadplanowych dochodów z roku 2020. Jest to kwota 15 771 zł oraz niewykorzystanych wydatków tegoż roku kwota 87 235 zł i 94 grosze.
i w pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia wprowadzamy kwotę 14 400 z przeznaczeniem na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację informacji w zakresie szczepień. Teraz w dziale opieki społecznej pozostałej działalności wprowadzamy plan wydatków bieżących na kwotę 14 048 zł z przeznaczeniem na realizację programu Wspieraj Seniora i tak jak mówiłam, że program działa do końca marca. W dziale gospodarki komunalnej zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 53 881 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych naszego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Teraz jesteśmy przy kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego i tutaj wprowadzamy środki w wysokości 270 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zabezpieczeniem ruin zamku w Mlesztynie. Jest to czwarty etap tego zadania. My już na sesji lutowej wprowadziliśmy tam udział swoich środków. Teraz dokładamy środki, które po stronie dochodów jako dotacja do nas do budżetu trafią. I mamy zabezpieczone 470 tysięcy w tym momencie złotych na realizację tego zadania. 12 tysięcy złotych przeznaczamy w budżecie na zadanie związane z konserwacją techniczną i estetyczną kapliczki figury Najświętszej Marii Panny w Paleśnicy i kwotę 12 tysięcy złotych przeznaczamy na pokrycie kosztów związanych z wymianą oświetlenia na boisku Orlik w Zakliczynie. I proszę Państwa, tak jak właśnie też w sentencji uchwały, jeżeli to wszystko pododajemy, te zwiększenia budżetu, jest to strona wydatkowa, wzrosła nam o kwotę 1 659 505 zł i 74 grosze. Różnica, proszę Państwa, tak jak właśnie ktoś zwrócił uwagę, że budżet na każdym etapie musi się bilansować, czyli strona dochodowa powinna być równa stronie wydatkowej. U nas jest to różnica, jest to kwota 1 303 007 zł i 84 grosze i te środki brakujące pochodzą właśnie z przychodów i na te przychody składają się środki właśnie znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające ze szczególnych realizacji zadań budżetu. Są to środki właśnie z profilaktyki. Strona dochodowa za ubiegły rok kwota 15 771 oraz to strona niewykorzystanych wydatków kwota 87 253 zł i 94 grosze. Oprócz tego wprowadzamy, proszę Państwa, jeszcze wolne środki, czyli to co nam pozostało na koncie na koniec 2020 roku jest to kwota 1 200 000 zł. I pozostałe załączniki, proszę Państwa, to już wynikają, tak jak wspomniałam, z załącznika czy dochodowego, czy wydatkowego. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że po tych zmianach wydatki majątkowe, proszę Państwa, w tym momencie już, tylko żebym sobie dobrze otworzyła, wydatki majątkowe wzrosły nam zmianami w dzisiejszym budżecie o kwotę 1 274 881 zł i po tych zmianach plan tych wydatków to jest na ten moment kwota 17 181 373 zł i 11 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Omawialiśmy zmiany bardzo dokładnie na połączonych komisjach i powinnam przeprosić osoby, które oczekiwały na transmisję. Właśnie to opóźnienie było spowodowane tym, że było wiele pytań i tutaj Państwo radni prosili o wyjaśnienia. Proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie zmiany uchwały nr 32 przez 234 przez 2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Zakliczyn na rok 2021 zgodnie z omówionymi zmianami przez Panią Skarbnik? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie proszę nacisnąć przycisk. I za 15 osób. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podpunkt B. Zmiana uchwały nr
32 przez 235 przez 2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyn na lata 2021-2032. Konsekwencją właśnie podjętych zmian w uchwale budżetowej są zmiany, które dotyczą prognozy wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyn. Też omawialiśmy to na połączonych komisjach. Myślę, że wszystko zostało bardzo szczegółowo wyjaśnione, w związku z czym przystąpimy do przegłosowania. I proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem zmiany uchwały numer 32 przez 235 przez 2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyn? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję. Przepraszam, jedna osoba się nie wyświetliła, tu były ręce podniesione. O, dziękuję bardzo, czyli problem ze sprzętem, dziękuję. Jednogłośnie za 15 osób i przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt C, wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Paleśnica. I bardzo proszę panią inspektor, panią Agnieszkę Kusiak o przedstawienie uchwały. Szanowni Państwo, przedłożona uchwała dotyczy zgody na przedłużenie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat lokalu znajdującego się w miejscowości Paleśnica. Jest to centrala telefoniczna o powierzchni 10 m2. Wniosek został złożony przez Orange Polska Spółka Akcyjna. Budynek, umowa aktualna wygasa 30 czerwca. Umowa niniejsza będzie przedłużona kolejny raz. Zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem. Temat był omawiany na spotkaniu przedsesyjnym. Uchwała uzyskała pozytywną opinię, zatem proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. I proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Paleśnica? Proszę o podniesienie ręki. 15, proszę nacisnąć przycisk. Za 15 osób. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. I kolejna uchwała. Bardzo proszę pani Agnieszko. Szanowni Państwo, kolejna uchwała dotyczy zgody na przedłużenie umowy najmu na okres 1 roku lokalu zajmowanego przez Orange Spółkę Akcyjną z przeznaczeniem na centralę telefoniczną o powierzchni 13 m2 w miejscowości Harzewice. Budynek, w którym znajduje się centrala, usytuowany jest na działce 196 przez 5, adres Harzewica 80. Umowa wygasa 30 czerwca. Uchwała niniejsza uzyska pozytywną opinię na spotkaniu przedsesyjnym. Zatem proszę o jej podjęcie. Dziękuję bardzo i proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Harzewice, podkreślam, na 1 rok, z tego względu, że próbujemy prowadzić negocjacje z firmą Orange o przeniesienie centrali w inne wskazane miejsce i w ten sposób udostępnienie pomieszczenia dla repatriantów, których przyjęliśmy na terenie naszej gminy. Więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 14, proszę nacisnąć stosowny przycisk. Przepraszam, za 13, przeciw 1 i brak głosu jednej osoby. Kogo brakuje? Wyszedł ktoś? Nie. A, jest przeciw, czyli ktoś nie zdążył oddać. Dziękuję. Powtarzam, za jest 13 osób, przeciw 2 osoby. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Podpunkt E, przyjęcie rezolucji Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. I proszę, pan burmistrz zabierze głos. Przewodnicząca, Wysoka Rado, przygotowanie projektu rezolucji tutaj wspólnie z państwem radnymi jest spowodowane tym, że w opinii publicznej
W wielu przypadkach dochodzi do niesprawiedliwego, nieuzasadnionego ataku na osobę świętego Jana Pawła II, na miejsce jego kultu. I stąd też konieczność przyjęcia tejże rezolucji. Oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia również w grudniu ubiegłego roku podjął Sejmik Województwa Małopolskiego. W naszym przekonaniu Sejmik tutaj podjął bardzo słuszną uchwałę i myślę, że chcielibyśmy też podążać tą drogą, zwłaszcza, że święty Jan Paweł jest niepodważalnym autorytetem moralnym, przyczynił się do tworzenia ładu, pokoju na świecie, również był duchowym przywódcą Solidarności w wyzwoleniu Polski z kajdan komunizmu, też miał bardzo duże znaczenie, jego działalność miała bardzo duże znaczenie, stąd też chcemy właśnie w ten sposób bronić jego dobre imię. Jeśli chodzi o gminę Zakliczyn, to chciałbym też przypomnieć, że od 1997 jest honorowym obywatelem gminy Zakliczyn na mocy uchwały Rady Gminy, od 2017 roku patronem Zakliczyna i ziemi zakliczyńskiej, wspierał również dzieło świętej pamięci ojca Jana Góry na Jamnej związane z realizacją, z tworzeniem Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego na Jamnej, domu świętego Jacka. Stąd też chcielibyśmy właśnie, aby taka rezolucja została przyjęta, aby właśnie pokazać, że chcemy podążać śladami Jana Pawła II, jego nauką, tym, co właśnie do nas przez całe życie swoje przekazywał. Bardzo proszę o przyjęcie przygotowanego projektu rezolucji w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Dziękuję. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za podjęciem rezolucji Rady Miejskiej w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie proszę nacisnąć przycisk. Za 15. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu, podpunkt F, uchylenia uchwały w sprawie wniesienia do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakliczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakliczynie, wadium niepieniężnego, aportu, w tym nieruchomości położonej w Lusławicach, oznaczonych jako działka nr 473/5 na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziału w tym kapitale. I proszę o zabranie głosu ponownie Pana Burmistrza. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym tutaj prosić o przyjęcie uchwały dotyczącej uchylenia uchwały, którą podejmowaliśmy w ubiegłym roku, jeśli chodzi o właśnie wniesienie działki nr 473/5 w Lusławicach na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka z o.o., Szanowni Państwo, podjęcie tej uchwały jest efektem pozyskania środków rządowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę tego budynku właśnie w Lusławicach, Mieszkania Plus na 40 mieszkań. Wobec tego Towarzystwo Budownictwa Społecznego, oczywiście ta spółka funkcjonuje, natomiast wycofujemy tą decyzję, ponieważ no tak jak mówię, jest ona już w tym momencie bezprzedmiotowa z uwagi na rozpoczęcie budowy, realizację tego przedsięwzięcia, które będzie realizowane w tym i w przyszłym roku. Termin realizacji 30 września 2022 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję i przystąpimy do głosowania. Proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakliczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakliczynie, wadium niepieniężnego, aportu, w tym nieruchomości położonej w Lusławicach, oznaczonej jako działka nr 473/5 na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziału w tym kapitale. Proszę o podniesienie ręki. 15. Proszę nacisnąć przycisk. Za 15. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, kolejna uchwała. Podpunkt G. Współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych w ramach realizowanej przez gminę inwestycji dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uwzględniających osiągnięcie efektu. I ponownie głos zabierze burmistrz pan Dawid Chrobak. Przewodnicząca, Wysoka Rado, w kontekście realizacji zadania współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez Lusławicę i Faściszową wraz z rozbudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w Lusławicach i tutaj tej części roztoki znajdującej się po stronie Dunajca, tutaj od strony właśnie Lusławic. Podjęliśmy taką decyzję tutaj wspólnie właśnie z Państwem radnymi, aby właśnie dofinansować
kwotę przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego właśnie mieszkańcom, którzy zostali objęci tą dokumentacją. Przypomnę, że takich przyłączy kanalizacyjnych jest 78. Jeśli chodzi o przyłącza wodociągowe, jest to 10 sztuk przyłączy. Tutaj po analizie tutaj prawnej również całej sytuacji, możliwościach finansowych, budżetowych gminy Zakliczyn, jeśli chodzi o partycypację kosztów przez mieszkańca, każdy mieszkaniec, który ma kwotę przyłącza powyżej 2,5 tysiąca złotych, pozostałą kwotę powyżej 2,5 tysiąca, w tej kwocie partycypuje gmina Zakliczyn, a więc mieszkaniec płaci 2,5 tysiąca złotych. Jeśli oczywiście tych metrów bieżących ma mniej, no to płaci odpowiednio niższą kwotę. Przypomnę, że kwota wartości jednego metra bieżącego przyłącza wynikająca z ogłoszonego przetargu i zawartej umowy z wykonawcą. Jeśli chodzi o kanalizację, przyłącz kanalizacyjny to 179,99 zł. Przyłącze wodociągowe 362,67 zł. Jeśli chodzi o przyłącza wodociągowe, to tutaj dofinansowanie ze strony gminy, partycypacja w kosztach będzie powyżej 3,5 tysiąca złotych, więc mieszkaniec płaci tą kwotę do 3,5 tysiąca złotych, jeśli w zależności od ilości metrów bieżących przyłącza. Oczywiście również, Szanowni Państwo, w sytuacjach, kiedy mieszkańcy nie będą mogli pokryć jednorazowo tej kwoty, która jest to te 2,5 tysiąca, czy też mniej, lub te 3,5 tysiąca, lub tą mniejszą kwotę wynikającą z ilości metrów bieżących, będzie można oczywiście wystąpić z wnioskiem do gminy przed zawarciem oczywiście tej umowy o partycypację, o współfinansowanie przez gminę przyłącza, o rozłożenie na raty. W zależności od możliwości finansowych mieszkańców możemy tą kwotę rozłożyć na kilkanaście rat, w zależności od możliwości, od tego, jak tutaj nasi mieszkańcy, którzy chcą się przyłączyć, będą wnioskować, w zależności od możliwości oczywiście finansowych mieszkańców. Czy Państwo macie jakieś pytania? Dziękuję. Czy są jeszcze zapytania? Wyjaśnialiśmy to na połączonych komisjach. Myślę, że Państwo radni bardzo szczegółowo dopytali o zasady dofinansowania. Proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych w ramach realizowanej przez gminę inwestycji dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględniających osiągnięcie efektu. Proszę o podniesienie ręki. 14. Kto się wstrzymał? 1. Kto jest przeciw? Nie ma. Proszę nacisnąć przycisk. No, coś tu się nie zgadza, proszę Państwa. No ale jedna osoba podniosła rękę, że się wstrzymuje. Proszę jeszcze raz ręcznie. Kto jest za? Ręka. 2, 4, 6, 8, 12. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 3. Dziękuję bardzo. Zgadza się z głosowaniem elektronicznym. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Podpunkt H. Wyrażenie zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej Małopolska Spółka z o.o. i ponownie głos zabierze burmistrz miasta i gminy Zakliczyn, pan Dawid Chrobak. Szanowni Państwo, jak wspominałem w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej w marcu tego roku podpisaliśmy taki list intencyjny, porozumienie w zakresie przystąpienia do społecznej inicjatywy mieszkaniowej, ale żeby to mogło się sformalizować, aby taką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powołać, tak zwany SIM Małopolska, wymagana jest tutaj zgoda Rady Miejskiej na takie decyzje, jeśli chodzi właśnie o przystąpienie do tej spółki. Ta spółka realizowałaby właśnie w ramach tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej, to jest nowa instytucja wynikająca z nowych przepisów dotyczących mieszkalnictwa, przyjęta przez Polski Sejm, w zakresie właśnie możliwości budowy mieszkań wielorodzinnych. Tutaj w ramach tego przedsięwzięcia zastanawiamy się, będziemy dyskutować o konkretnych lokalizacjach. W tym momencie będzie to przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej, tak by ostatecznie ustalić, które nieruchomości mogłyby zostać wniesione jako aport. Oczywiście mówimy o nieruchomościach stanowiących własność gminy Zakliczyn, tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej. No i gmina oczywiście w ramach tego aportu niepieniężnego, wkładu niepieniężnego, będzie otrzymała odpowiednią ilość udziałów w tej spółce. W tym momencie pierwotna ilość samorządów tutaj z terenu Małopolski
to 13 samorządów, właśnie między innymi Bochnia, Trzciana, Ryglice, Tuchów, Wierzchosławice, jest też z Podkarpacia, gmina Jodłowa była też na tym spotkaniu, więc to, Szanowni Państwo, to są te samorządy, które planują przystąpienie do tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej, czyli tutaj próby właśnie realizacji tej zasady zrównoważonego rozwoju, realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, tak aby właśnie w tych mniejszych miejscowościach mieszkańcy zostawali, nie wyjeżdżali do większych ośrodków miejskich, aby stworzyć im właśnie możliwości mieszkaniowe pozostania tutaj na tych terenach, właśnie terenach, że tak powiem, tutaj z którymi są związani, gdzie założyli rodziny, gdzie mają swoich najbliższych, aby właśnie też w ten sposób budować kapitał społeczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej Małopolska, spółka ZO, proszę o podniesienie ręki. 15, proszę nacisnąć przycisk. Za 15, jednogłośnie, dziękuję bardzo. Zakończyliśmy podejmowanie uchwał. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020. I bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, panią Teresę Piekarz. Szanowni Państwo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku spotkała się 4 razy. Komisja w składzie Teresa Piekarz, przewodnicząca komisji, pan Janusz Flakowicz, członek komisji i pan Kazimierz Piechnik, członek komisji. Pierwsze spotkanie 7 stycznia 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie w sprawie decyzji GOPS 5026 przez DPS. Po rzetelnej analizie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wydała opinię, iż skarga jest bezpodstawna. 24 stycznia 2020 Rada Miejska w Zakliczynie podjęła uchwałę nr 19 przez 147 przez 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, uznając skargę za bezzasadną. Drugie spotkanie komisji 18 czerwca, trzecie spotkanie 23 czerwca, to dwa spotkania w jednej sprawie. To jest w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie. 30 czerwca 2020 Rada Miejska w Zakliczynie podjęła uchwałę nr 24 przez 187 przez 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, uznając skargę za bezzasadną. Na posiedzeniu czerwcowym również rozpatrzenie petycji w sprawie stop zagrożeniu zdrowia i życia złożoną przez Koalicja Polska Wolna od 5G. Komisja nie rekomendowała Radzie Miejskiej podjęcia uchwały w tej sprawie. 7 września 2020 Rada Miejska w Zakliczynie uchyliła uchwałę nr 24 przez 187 przez 2020 w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie umorzył postępowanie sądowo-administracyjne jako bezprzedmiotowe. I czwarte posiedzenie 21 września w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób funkcjonowania miasta i gminy Zakliczyn w zakresie niedopełnienia obowiązków przez burmistrza miasta i gminy Zakliczyn dotyczące nieprawidłowości w kwestii ewidencjonowania gruntów i budynków oraz naliczania podatku od nieruchomości. Po rzetelnej analizie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wydała opinię, iż skarga jest bezpodstawna. 1 października 2020 Rada Miejska w Zakliczynie podjęła uchwałę nr 27 przez 205 przez 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i niedopełnienie obowiązków służbowych przez burmistrza miasta i gminy Zakliczyn w zakresie spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz naliczania podatku od nieruchomości, uznając skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za przedstawione sprawozdanie i przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 i głos zabierze przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Maciej Krakowski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Komisja w składzie Maciej Krakowski, Zofia Boczek, Mateusz Kwiek spotykała się w 2020 roku 3 razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się 3 marca 2020 roku. Tematem posiedzenia była analiza zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019-20. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. Ponadto podczas posiedzenia opracowano plan pracy na rok 2020. Kolejne posiedzenia komisji odbyły się w dniu 27 kwietnia i 8 maja 2020 roku. Tematem posiedzenia była analiza sprawozdań finansowych i opisowych z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Zakliczyn za rok 2019. Komisja po pozytywnym zaopiniowaniu wniosła wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 15 października 2020 roku. Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną posiedzenia odbywały się tylko w ważnych sprawach. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście, realizacja uchwał Rady Miejskiej w Zakliczynie dotyczy sesji z dnia 25 lutego 2021 roku i obejmuje 10 pozycji. Uchwała nr 34 przez 243 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 przez 234 przez 2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 34 przez 244 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 przez 235 przez 2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakliczyna na lata 2021-2032. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 34 przez 245 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, weszła w życie z dniem 24 marca 2021 roku. Uchwała nr 34 przez 246 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania statutu Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i weszła w życie z dniem 24 marca bieżącego roku. Uchwała nr 34 przez 247 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakliczyn w 2021 roku. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i weszła w życie z dniem 24 marca bieżącego roku. Uchwała nr 34 przez 248 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia gminy Zakliczyn do Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Stowarzyszenie jest w trakcie organizacji. Uchwała nr 34 przez 249 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania przez władze publiczne w związku z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Do wnoszącego petycję została przesłana odpowiedź. Uchwała nr 34 przez 250 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji pod nazwą Alarm Stop Zabójcze GMO Stop Niebezpiecznej Szczepionce. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Do wnoszącego petycję została przesłana odpowiedź.
Uchwała nr 34 przez 251 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załącznikach do uchwały nr 32 przez 243 przez 2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwała budżetowa gminy Zakliczyna rok 2021. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, weszła w życie z dniem podjęcia. I uchwała nr 34 przez 252 przez 2021 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz powiatu tarnowskiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Trwa procedura związana z podpisaniem umowy z powiatem. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania? Dziękuję. Nie ma pytań odnośnie przedstawionej realizacji uchwał. Dziękuję bardzo Panie Sekretarzu i przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Wolne wnioski i bieżące informacje. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie ma. Proszę Państwa, ja mam petycję kolejną. Jest to petycja o poparcie rządu tymczasowego i przekazuję ją na ręce Pani Przewodniczącej, Pani Teresy Piekarz. No niestety Komisja Petycji, Skargi i Wniosków jest jedną z bardziej zapracowanych komisji. Te petycje w tym roku wpływają jedna za drugą. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do ostatniego punktu, punkt 12. Zakończenie obrad. Dziękuję bardzo za udział.